Cześć! Piękne przywitanie. Z tej strony Gabor, a to jest SCP-MTF Mod. Tylko po drobnych zmianach, ponieważ ostatni odcinek skończyliśmy w tamtym miejscu, a ja musiałem niestety użyć noclipa i przetransportować się w to miejsce. Dobrze nam znane z pierwszego odcinka, ponieważ tutaj zginęło kilku moich kolegów. Dosyć mocno przekonaliście mnie o tym, że to, co się stało w poprzednim odcinku, do którego gorąco was zapraszam, powinniście mieć za jakieś 30 sekund w karcie w prawym górnym rogu link. Okazało się, że to jest po prostu jakiś niefortunny bug i powinienem jak najszybciej go naprawić poprzez właśnie noclipowanie. Ponadto pozbyłem się 106, która mnie goniła, ale zobaczmy, co się tutaj stało, ponieważ tutaj ostatnio umarli moi przyjaciele. Widać nasz automat, jakieś plamy po niefajnym użytkowniku i jest winda, w której ostatnio chyba się zbugowałem, tak mi się wydaje, więc miejmy nadzieję, że tym razem się nie zbugujemy. Jesteśmy w Entrance Zone, cały drugi odcinek związaliśmy Heavy Containment Zone, więc myślę, że z czystym sumieniem możemy wejść sobie do Lighta. Tak, Light jest na poziomie numer 2. Podoba mi się bardzo to, że wszystko jest robione na zasadzie windy, może nie jest to zbyt praktyczne rozwiązanie, ale lubię to. Ponadto przypominam, że całość jest nagrywana na dość dowód. Łapkujcie, subskrybujcie, ju! Light! Dzień dobry, podobno tu będzie dym. Tak słyszałem, o, zepsuta winda. Słyszałem, że tu się będzie dziać dużo fajnych rzeczy. Dlatego jestem z shotgunem, ponieważ z nim się czuję najpewniej. Dzień dobry, jest śluza. Siema, odkażanie, nie było odkażania. To co tam jest? Yo, dzień dobry, Gabor z tej strony. O, znam to pomieszczenie, information center. Telefony, jakieś pizza day, o właśnie. Jakoby, że mam strzelbę, to się czuję w miarę potężny. Chciałbym powiedzieć, że gra miała kilka patchy, kilka update'ów. Możliwe, że się coś ponaprawiało, coś się pozmieniało. Siema, Gabor z tej strony. Tak się nie chcę za bardzo narzucać dużego... O, siema, z kim mam przyjemność? O, ale słodki misio. Co ty siapę? Dobra. Ojo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 j
Znikł, ale dostał dwa strzały. Prawie się złożył, mało HP mu zostało. Nawet kurde, kule po dziurach zostają. Ja troszkę mało amunicji mam do shotguna. Mnie troszkę niepokoi, ponieważ to właśnie ze strzelbą czuję się najpewniej. 5 pocisków. O! No ile ty masz punktów zdrowotnych? Dobra, spokojnie, wycofujemy się, siema. Gabor z tej strony, żyjesz może jeszcze? Nie, padł. Kurde, miałem mówić, że 5 pocisków do shotguna to 5 trupów. A złożyłem 5, o, znowu misio. Wiecie co, save'nimy, to zabrał mi chyba 5% HP. 5 punktów, siema. Misio, co się dzieje, szefie? Kumple? Okej, dobra, spokojnie. Spokojnie, mordziaty. Aha, to mam rozumieć, że mnie misio nie lubi, ale klasę D lubi. Dobrze. No dobrze. Już mi się już drugi raz nam wyskakuje. Siemandero. Okej, śluza. Moja ulubiona. Zawsze mi się śluzy będą kojarzyć z Outlastem. Szczególnie z dodatkiem Whistleblower. Siema, Gabor z tej strony. Kolejna śluza. A kto w środku? Kurde, boję się. Mrugacz? Oj. Tak, wiem. Znam takich ikonów. Dobra. Zresztą tak sobie przypomniałem, że w tych rejonach się mrugacz dosyć często zapuszcza. Okej. Winda bez trupa, bez pana Gonzaleza. Ale nie działająca, okej. Nie przeszkadza mi to jak najbardziej. Ojoj. Dobrze. To mnie troszkę przestraszyło. Jest pewien problem, ponieważ ciągle nie mam karty żadnej. Dostałem gdzieś tam info, że u Plagi jest karta, jeżeli chodzi o Heavy, aczkolwiek u Plagi mnie jeszcze nie było, więc dosyć mocno się niepokoję. Mam nadzieję, że zdobędziemy jakąś kartę. Dziwne, że tu Plagi mają broń, a karta akurat nie. Czyli mamy... To mi się przypomina to pomieszczenie z Ultimate Edition, tam gdzie były gumy kulki. Access code, wiecie co? Spróbujmy może ten access note. 3861. 3861. No niestety to nie. Niestety nie ten kod, a szkoda. Nowe pomieszczenia, to mi się podoba. 3861. 3861. Aż dziwne, że to jest potrzebny jakiś inny jeszcze kod, możliwy, że z SCP z forki peryferyjnej. Nie pamiętam numeru, 364? No to co jest GR18 weselu, pewnie pamiętacie. To mam nadzieję, że tam będzie kod jeszcze jakiś. Okej, no ślepe zaułki to jest dosyć mocny standard tej placówki. Kurde, jakieś biura, nie biura? Podoba mi się to. Też chciałbym wam ogłosić, że prawdopodobnie w przeciągu kilku przyszłych tygodni ogarniemy sobie razem z AB'im SCP Pandemic, które wyszły ostatnio na dniach. AB wyszedł z inicjatywą, żeby sobie to nagrać, więc tak zapowiadam, że duet Gabor i AB również pojawi się w grze SCP Pandemic, ale karty nadal nie mam. No, proszę pana, proszę się tak często tu nie pojawiać. Podnieś łapy, ręce do góry, bo szczele, szczele. Dobra, podniosłeś ręce, spokojnie, mordzia. Ile tych miśków, to jest naprawdę częstotliwość pojawiania się tego podmiotu jest naprawdę ogromna. To jest niewiarygodne. Okej, zatkało mnie. Umarłem. Jezu, moje serce. Dobra. Okej.
Lecimy dalej. No proszę pana, misiu mój drogi. Bez takich, ty uszy, mordo. Co się tu... Dobra, misio chyba mnie polubił. Misio jest troszeczkę jak kobieta. Tak 3-4 razy na ciebie wrzaśnie, a tak później cię polubi. Ja żartuję, przepraszam za stereotyp. Mordo, co robimy? No dobrze, no może z tej strony powinien go striggerować. No dobrze, niestety gra posiada ciągle swoje bugi. Coś mało tych klas D, jedna klasa D. Ty, co tu się stało? Co był za dźwięk? Ej, nie znam tego eventu. Misio znikł? Ty! Przepraszam, co? Przecież tu nie... Ty! Tu nie było tego pomieszczenia. Tu był... Korytarz z misiem tu był. Ej, co się dzieje? Tu był korytarz z misiem. Ej, no przysięgam, ja tu nic nie przyciąłem jakoś montażowo. Ty, co się dzieje? Mi psycha siada, widzowie. Oś ty, no... Ej, ale nie się zesrałem ze strachu. Przysięgam, że jestem zesrany normalnie klimatem tej placówki. To jeżeli tu są otwarte drzwi, to chyba mogę bazować na tym, że chyba tędy szedłem. Ale coś mnie cofło, czy... Co? Czekajcie, no byłem tutaj. No tutaj wklepaliśmy ten kod. Właśnie, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości do tego, czy to zmontowałem, czy nie, zapraszam na streamy, na których wszystko jest na żywo i bez żadnego montażu. Okej, okay, a tu jest to śmieszne. Dobra, to my szliśmy stamtąd, idziemy tam. Już dziwnie mnie teleportowało, jakieś anomalie niefajne się tu dzieją. Szedłem tutaj, no. Jest jakiś korytarz, nie wiem, no, przysięgam, że strasznie dużo błądzenia. O, tu jest 1162, dokładnie. Tu był chyba zbugowany misio i tu mnie podobno... Tu był mrugacz, to jeszcze nie tutaj. Tu się coś niefajnego stało. Przepraszam. Umrę chyba. Dobra, jeszcze nie umarłem. Dobra, mrugacz mnie zaskoczył, a straciłem 10 chyba pocisków. Tu sobie szliśmy. To był zbugowany misio. Czy zbugowany misio ciągle jest zbugowany? Tak! Zbugowany misio ciągle jest zbugowany, więc okej. Okay. I to mnie obróciło. W tym miejscu dokładnie. Ej. Spokojnie. Uspokój się. Strzały w tle. Ja zapisałem, że nic nie ma konkretnego w tym miejscu póki co. Ojej. Wiecie co? Zrobimy sobie taki trik. Siema. Halo? Dobra. O! Lama 106. Coś nowego. Żadnej... Ouu, dzień dobry. To ja mogę... Róbmy se testa. Siema. O! Może mnie wciągnąć. Dobra, to może nie bawmy się po raz tysięczny w wymiar łzowy. Po prostu stąd wyjdźmy, okej? Okej, zgasiło się światło. Psycha siada. Okej, 914. No niestety, tak jak mówiłem, nie posiadam żadnej karty. Troszeczkę mnie to niepokoi. Chyba słyszałem też gdzieś mrugacza. No dobra, no robimy jakiś progres. Znaleźliśmy ulepszarkę. Pytanie, co dalej? Przyspieszmy trochę kroku. Jest pierwsza Tesla. Joinks. Aleluja, normalnie. Jest druga Tesla. No tak, bo wszystkie Tesla się w jednym miejscu skisiły. No, trzeba zapamiętać, że otwarte drzwi nie sugerują tego, że ja gdzieś byłem. Po prostu czasami są otwarte drzwi. Ciemny zaułek, okej. Okay. Pepenotę. Nie, no ale przysięgam, to się tak idzie błądzić. Dobra, chodźmy tam, gdzie są za... Aha, zapisałem i umarłem. O, to ma sporo sensu w sumie. Dobra. Właśnie woli wyjaśnienia. Live 24 godzinny się zepsuł. Zapis po nim się zepsuł. YouTube nie jest w stanie go odtworzyć. Pokazuje się jakiś błąd. Dobra, mrugi. Ciema mrugi. Oj, nieładnie tak, dobra. Trzeba go jakoś wykiełbasić ogólnie. Nie blokuj mnie, proszę. Dobra, jest ponownie plama 106. Tu jest ulepszarka, tak. Ostatnio poszliśmy chyba tutaj. Czemu tu są zamknięte drzwi? No, przysięgam, że jestem tak pogubiony w tej placówce. Nie fajne, naprawdę nie fajne. O, ale tu też co są dwa nagle takie pomieszczenia. Nawet SNAF zepsuty by się przydał, ale niestety nie posiadam takiego. Niefajne zachowanie. Mordo, naprawdę byśmy tak blokować. Przecisnę się chyba. No. Dobra, no ja się spodziewałem jakiejś klas D tutaj. Spotkałem póki co jedną i to szybko ją zabiłem. No, misio! Zbugowany? Nie zbugowany, chyba. Dobra, ten nie był zbugowany. Ty, czemu mi nie działa broń? Mordo! Po pierwsze, zniszczyłeś mi kevlar. Po drugie, oddaj pistolet. Po trzecie, nie mam nic. Amunicja też mi się kończy, ale spotkałem klasę D, wykrakałem. Co tam gliść? Tu jest kevlar mi się kończy, nie mam żadnej apteczki. Kolejny ciemny zaułek. Błądzenie po light, po prostu... jest niewiarygodne, jak bardzo się tu człowiek gubi. Nawet nie ma takich pomieszczeń, w których... No patrzcie to w ogóle! W których mogę potencjalnie zdobyć kartę. Znalazłem ulepszarkę, ale nie wejdę do niej. Jeszcze jakoś się mgliście zaczęło robić, zauważyliście? O, siema. Bugowany? Dobra, spokojnie.
Ajajajaj, ale się bugują potężnie. Ten mod określam jako dodanie 20% zawartości, usunięcie 50%. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Co za dźwięk? Znowu jakiś dziwny dźwięk. No, kolejny ślepy zaułek. Wow, czekajcie, mam łom, mam 50 jeszcze w magazynku i 7 w pistolecie, dobra. Flagi nie znalazłem. Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, jak się wrócić. Dobra, stosujmy zasadę prawej strony, może gdzieś dojdziemy. O, jednak wiem, jak wrócić, chyba. A, chyba właśnie wróciłem. No tak, no to jest powrót, ale powrót co mnie nie interesuje. Ale dobra, wróciliśmy się. Co mi z tego? Nie wiem. Dobra, zasada prawej ściany, może gdzieś dojdziemy. Może znajdziemy, nie wiem, magiczną kartę. Ale wprowadzili jakiś skrypt, który losowo zamyka i otwiera drzwi w placówce, naprawdę. Nie, a, no tu zabiłem swojego pierwszego dupaka. Prawda, to jest cały light? No śluza, pamiętam, byłem tutaj. O, albo komputerek może też zamykać drzwi, a nie tylko dupaki. Brugacz? Na szczęście nie. O, Łazarz, jeszcze ciebie mi brakowało, mordo, naprawdę. A, niewiarygodne to jest ten facet. Nie wiem, czy mnie goni, chyba mnie goni. Zasada prawej ściany, jak coś, to gdzieś go wyrolujemy raczej. Ale to naprawdę wygląda, kurde, jakby ten light był po prostu ciągiem zbędnych korytarzy. Naprawdę dwie klasy D na krzyż, tam trzy, chyba trzy w sumie. Albo dwie? Trzy chyba. No, zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę na speedrunie z bieganiem. Łazarz, co tam chodzi, oczystka mu świecą, siema misiu. O, to jest zbugowany miś. To mnie cofło, te kurde cofnięcie w tym miejscu mnie strasznie zawieruszyło moją orientację w terenie. Ale nawet jeżeli, to wydaje mi się, że i tak wyeksploatowałem tego moda. W sensie, wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ legitnie nagram z niego 3 odcinki. I co dalej? To 3 odcinki to ja zrobiłem 5 lat temu. Czy to znaczy, że to jest to samo? Misio se tam jest. Dziwny dźwięk. Siema, zbugowany. Nawet nie sprawdzam, czy zbugowany. Ty, coś się dzieje! Ty, uspokój się. Zaczęło mnie trząść. Tu jest to, że... A, tam jest. To pewnie będzie ten zaułek z tymi. To jest jeszcze... Ale no do tego nie mam karty. Dużo osób mi pisało, że karta jest u plagi. Niewiarygodne to jest, naprawdę. Niewiarygodne i smutne zarazem. To jest, że nawet jeżeli zdobędę kartę, to w praktyce nic mi to nie da. Tak mi się wydaje, że to tak w praktyce nic mi nie da. Bo co mi da? Wejdę sobie do ulepszarki, do dwóch pokojów zamkniętych kartów w lajcie? Heavy to nawet nie pamiętam, co było na kartę? Przykre. No i tu zrobiliśmy kółeczko. Dobra, to znaczy, że tutaj nie trzeba odbijać w prawo, tylko w przód. Tu jeszcze do przodu, ale tutaj nie w prawo, tylko w przód. To jest smutne, że robią moda już chyba 6. albo 7. rok. A przysięgam, że no spoko, widać różnicę. Mod jest o wiele bardziej grywalny od swojej wersji pierwotnej, rzekłbym, ale... O, siema. Tu pistolet od ciebie dostałem, mordo. Ale widzicie, jak to wygląda, widzowie. Ty, coś się stało. To był, no, jakieś flesze na łeb dostał. Możliwe, że się pojawi jeszcze jeden odcinek po prostu ze zwiedzania placówki na noclipie. Nóż widać, coś się znajdzie w tym odcinku. No, ale tak jak mówię, no, można zrobić też jakieś takie testy, na przykład czy można zabić SCP-173 i walę mu Falloutu aż z P90. Raczej spoiler, chyba się nie da. Znalazłem jakąś nową odnogę? Nie. Jest jeszcze fakt tego, że te drzwi się zamykają, otwierają. O! Coś nowego, widzowie, jednak coś nowego. Ale chodzi sobie śmiesznie. Te, ale ja tędy nie przejdę chyba, w sensie muszę go wypuścić najpierw. No dobra, nie tak wygląda wypuszczanie. Proszę, no nie tak wygląda wypuszczanie. Czemu to nie działa? O, coś się chyba ruszył. Dobra, teraz powinien siąść dalej chyba, o. O, dobra. O, za dwa razy, za ten. Za szybko kliknąłem spację. Znaczy, dwa razy przypadkiem. Okej, okay, dobry jesteś, dobrze, to jest najbardziej uniwersalny i najlepszy straszak. Dobra, przeszliśmy gdzieś dalej, widzowie. Wow, czaszka, do której też nie wejdę, ale spokojnie, pewnie jest taka sama jak w zwykłym Containment Bridge'u. No, spoko, co dalej? No dobra, i co dalej? A, ty, panowie, czemu, gdzie broń? Ej, no nie, no jeszcze broni nie dostałem po nich amunicji. Nie miałem maski gazowej, żeby ubrać. O, o, znam cię, mordo. No, surveillance room też dobrze znany z Containment Breach'a. Nie, no dałoby się jeszcze stąd wycisnąć coś. Light testing chamber. Ale patrzysz, to jest, co? Przej, to wygląda jak miejsce, w którym już byłem. Nie wiem, o, tu jest coś nowego. O, ale jest jakieś przejście dalej, patrzcie. Pojawiło się coś. A, karty, no. Tak jak już mówiłem, no karty niestety nie posiadamy i raczej szybko jej nie znajdziemy, ale zna... O! A, no ale to co? 427, 714 to dobrze znamy te SCP-ki. Lasek to też jest coś, mogę... O! O, a to jest spoko akurat, ponieważ tu chyba... A, czuć, że teleportuje. Tak.
Ty, gdzie moje P90? Ty, pożarło mi P90. Ej, pozmieniali chyba tego SCP-ka. Okej, teraz mi nic nie pożarło. Chodźmy sobie z crowbarem. Nic mi nie pożarło. Czemu tu nie ma itemów? Patrzcie w ogóle, że tu kart nie ma. Co jest? Nic mi nie pożarło. Ale co się stało z moim P90? Widzowie. Straciłem, ale czuć, że teleportuję. Jest taka jedna klatka, w której widać, że teleportuję. Przestraszyłem się. Mam czym go zabić? Chyba nie mam za bardzo. Dobra. Ty, no co ty tu? Aha. Nie wiem, widzowie, co mam sądzić na ten temat. Naprawdę. Możliwe, że się pojawi jeszcze jeden. Znaczy, jeden odcinek raczej na pewno się jeszcze pojawi, bo można sobie polatać na noclipie, popatrzeć, co się tam dzieje. Możliwe, że się pojawią jeszcze dwa odcinki. Zrobiłem sobie odcinek, w którym kombinuję jakąś kartę skądś. Ale nie wiem, no. Jeden odcinek jeszcze max na pewno. Zobaczymy, co tam będzie. No. Tutaj się zawsze respiła karta w domyślnym kontajmie odbliczu, a tu jej nie ma, więc dziwna sprawa. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Pozwiedzaliśmy sobie Lighta. Łapkujcie, subskrybujcie. Mówi do was Gabor. Nagrywałem na streamie, tu już to fałszywy gaborowaty. Do następnego, widzowie. Yo. I might look like this.